Jakiś czas temu podczas jednego z kazań powiedziałem, że jest taka moda na pedofilię. Moda, która ma coraz większe kręgi, coraz więcej ludzi bierze w niej udział. Niektórzy robią to niechcący, inni to robią chcący, trzeci to robią z premedytacją i przesuwają granice coraz mocniej. Ci, którzy robią to niechcący, czy też nieświadomie, może to będzie lepszym słowem, na przykład biorą udział w takich rewiach mody dla bardzo młodych dziewczynek, czy bardzo młodych chłopców, w których te dzieci są stylizowane na takie nimfetki, na takie wampy seksualne. Mnie osobiście bardzo to brzydzi postawa tych rodziców. Bardzo mnie niepokoi też postawa tych rodziców, dlatego że ogromną krzywdę robi się tym dzieciom, bo to są dzieci w wieku 5-6 lat, poprzebierane za dorosłe kobiety, za dorosłych mężczyzn. Te dziewczynki są bardzo często umalowane, te dziewczynki są bardzo często stylizowane na dorosłe kobiety, i wymowa tego wszystkiego jest jednoznaczna. No i dorośli, który, którzy w jakiś sposób oceniają, te dziewczynki, ich urodę, ich figurę, ich seksualność dla mnie są zwyczajnymi pedofilami, którzy mm, mają z tego tą czy inną podnietę. Co ciekawe, to raczej przechodzi bez echa i raczej jest już akceptowane. Akceptowane też są już takie wydarzenia, które na przykład miały miejsce w zeszłym roku, że w jednym z szkół podstawowych wystąpiła osoba, która nazywa się Drag Queen, mężczyzna przebrany za kobietę, opowiadał dzieciom o, o swojej profesji, o tym wszystkim, zachęcał do do takiej aktywności. No i już wtedy pytałem, kto tą osobę wpuścił do szkoły, kto tą osobę jakby zaakceptował, dlaczego nikt nie zareagował w tej sprawie. Całkiem niedawno była też taka afera dotycząca jednej z psycholog zatrudnionej w szkole podstawowej, która okazało się jest czynną prostytutką. Pamiętam niepokojące komentarze wokół tej sprawy, dlatego że bardzo dużo ludzi pisało, że to jest normalny zawód. Ja się wtedy zastanawiałem, czy gdyby mowa była o ich matkach albo ich córkach, czy nadal uważałyby, że prostytutka to taki codzienny zawód, który powinniśmy zaakceptować i nie widzieli nic złego w tym, że kobieta, która w ten sposób żyje, która w ten sposób podchodzi do zarabiania środków finansowych, uczy nasze dzieci jako psycholog opiekuje się pod kątem psychologicznym dziećmi w szkole. Jeszcze trochę wcześniej... Standardy WHO, które jakby w tych tabelkach, słynnych tabelkach, które też kiedyś bardzo mocno omawiałem, jest takie kazanie dostępne na naszym kanale YouTube na ten temat. I pokazywałem tam te tabelki, tłumaczyłem te tabelki, i tam na przykład wynikało, że czteroletnie dziecko jest uczone o masturbacji. To wszystko, co opisałem teraz, te wszystkie wydarzenia mają jeden cel. Tym celem jest zbudzenie niezdrowej seksualności u naszych dzieci i zdeformowanie im poglądu na seks, na miłość, w przyszłości też na małżeństwa. I na to wszystko wchodzi najnowszy skandal. W sensie znowu próbowano przesunąć tą granicę i co ciekawe, dość mocno się o tym milczy. Otóż jedna z takich znanych, światowych, jeden z takich znanych światowych domów mody, Balenciaga, zrobił taką kampanię reklamową, w której małe dzieci, Poprzebierane w takie piękne stroje z tego domu mody w otoczeniu sadomasochistycznych maskotek i sadomasochistycznych rekwizytów reklamowały ten dom mody. Trochę wcześniej ta sama firma zrobiła taką kampanię z znaną aktorką Nicole Kidman która jakby też reklamowała ubrania tej, tej firmy. I co ciekawe, tam w tle jest taki dokument na stole. Nicole Kidman stoi przed tym stołem. Na tym stole, że taki dokument z takiej słynnej, głośnej sprawy sądowej, w której adwokat próbował udowodnić, że pornografia dziecięca to sztuka, to akty sztuki, a nie pornografia. Chodziło o to, że zrobiono jakimś dzieciom zdjęcia pornograficzne, i ten adwokat próbował w ten sposób wybronić sprawców tego niecnego. Czynu. Tamto przeszło bez echa. Przy tych dzieciach jest delikatne echo, chociaż mam wrażenie, że za małe, patrząc na to, co się stało i patrząc na to, jaka jest kolejna próba przesunięcia tej granicy. No i firma jakby wycofała się. Zobaczyła, że nie tędy droga, że. Chyba za szybko coś zrobili, a jeszcze nie przygotowali społeczeństwa do aż tak mocnego wyuzdania, by dzieciaki kojarzyły się z perwersją związaną ze środowiskiem sadomasochistycznym, dlatego że już przeszedł homoseksualizm, przechodzi pedofilia, ale to gdzieś jeszcze nie przeszło we współczesnym społeczeństwie. Myślę, że próbowali, robili taki rekonesans rynku, na ile społeczeństwo jest gotowe do takich wyuzdań, do takich zboczeń i do tak przesuniętej granicy. No i okazało się, że trochę wybiegli przed szereg, że to na szczęście jeszcze nie przeszło. I co ciekawe, próbują teraz, jakby obrócić to w taką stronę, że jest za to winny człowiek odpowiedzialny za tę kampanię. Oni oczywiście będą ponosić pełną odpowiedzialność za to, że go dopuścili do tej historii. Tylko moment, moment. Pełna odpowiedzialność to pełna odpowiedzialność. Czyli, a oni sobie w ogóle zrobili sprawę sądową przeciwko temu człowiekowi, który jakby był głównym reklamodawcą, żądając od niego chyba 25 milionów dolarów. I. No co to za pełna odpowiedzialność? Pełna odpowiedzialność polegałaby na tym, że oni teraz na rzecz skrzywdzonych dzieci albo na rzecz biednych dzieci wpłacą te 25 milionów dolarów, a nie będą żądać od swojego pracownika. To jest w ogóle kuriozalna sprawa. Pomija się w ogóle całkowicie to, że ktoś musiał wydrukować te zdjęcia, ktoś musiał je zaakceptować. Ja osobiście nie wierzę, że przy tak kontrowersyjnych zdjęciach szczyt tej firmy, główna kadra tej, tego domu mody nie miała z tym nic do czynienia, a teraz jakby odsuwają odpowiedzialność. Przed siebie. Cała sprawa jest bardzo mocno wyciszona, natomiast ja chcę o całej sprawie wspomnieć, dlatego że to jest bardzo niebezpieczny nurt i my wszyscy powinniśmy się na to wyczulić i taką niezgodę społeczną zrobić. Zwłaszcza, zwłaszcza kościoły powinny zareagować w sprawie tego przesuwania tej granicy seksualności człowieka, dlatego że Biblia nam mówi, że. Za czasów Noego, za czasów, kiedy był potop, czy tuż przed potopem, właśnie w tym miejscu byliśmy. Jest napisane, że zdeprawowani byli seksualnie ludzie od najstarszych do najmłodszych. I historia też pokazuje, że. Cywilizacje całe upadały wtedy, kiedy zdeprawowało się dzieci, kiedy jakby orgia z udziałem dzieci była czymś naturalnym i czymś normalnym i już nikogo nie szokowała i nie dziwiła. A mam wrażenie, że ta granica jest coraz bardziej poprzesuwana. Jakiś czas temu też komentowałem taki plakat, w którym takie postacie, jakby taki cień postaci dorosłego, dorosłego mężczyzny i młodego chłopca. Jakby szli za rączkę, i, i, i pierwszy rzut oka na ten plakat wydawał się w porządku, że to jest jakaś, jakaś postawa miłości ojca do syna i, i, i jakaś proklamacja tego, żeby ojcowie kochali swoje dzieci, zajmowali się dziećmi, spędzali czas ze swoimi synami. Natomiast na tym plakacie był podpis, który na język polski można przetłumaczyć: Miłość to miłość, akceptujemy pedofilię no to po prostu przeraźliwy wymiar tego gdzie to wszystko zmierza. My już w zasadzie nie zwracamy uwagi na zaburzoną seksualność u ludzi dorosłych. Już akceptujemy w pełni homoseksualizm, coraz mocniej jakby akceptujemy wszystko co się z tym wiąże. Za chwilę dojdziemy do punktu, w którym pary homoseksualne będą mogły adoptować dzieci. Już akceptujemy to, że jeżeli ktoś jest zboczony do granic możliwości i praktykuje praktyki sadomasochistyczne w swoim małżeństwie, czy tam w swojej parze, czy wśród swoich znajomych, to jest całkiem w porządku. To mamy się w to nie wtrącać, mamy to tolerować, że ludzie się biją, poniżają i tak dalej, że to ich doprowadza do jakiegoś podniecenia. Już akceptujemy to, że w zasadzie trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o określenie płci. W tej chwili za taką wyraźną wypowiedź, że są dwie płcie, można stracić pracę i to pracę w środowisku. Medycznym i naukowym, coraz więcej procesów jest związanych z tym tematem. Już zaczynamy się zastanawiać nad bezosobowym zwracaniem się do drugiej osoby, bo nie wiadomo w zasadzie, czy ten ktoś się czuje chłopcem czy dziewczynką, a może delfinkiem, małpką czy hologramem. Natomiast jeszcze to gdzieś wszystko jest na poziomie dorosłych ludzi. Którzy sami siebie krzywdzą i to gdzieś nie dotyka w ten sposób społeczeństwa. Natomiast teraz zaczynamy przesuwać jako społeczeństwo tą granicę i zaczynamy dotykać dzieci, zaczynamy zaburzać seksualność w tym najmłodszych, w tych najmłodszych. U tych najmłodszych osób i zaczynamy zaburzać całą koncepcję. Te dzieci, zamiast zająć się świnką Pepe czy, czy strażakiem samym, zajmują się tematem seksualności i wzbudzają seksualność u dorosłych ludzi, są obiektem ocen, są obiektem, już nie osobami, tylko obiektem analizy, a w tej chwili stają się obiektem strasznej kampanii popierającej i jakby przygotowującej społeczeństwo na taką akceptację praktyk sadomasochistycznych to jest przerażające to jest po prostu przerażające natomiast najbardziej przerażające jest to że znowu wszyscy na ten temat milczą znowu nikt nie chce poruszyć tematu znowu nie ma żadnej kary żadnej nagany nie ma jest w ogóle jakaś Taka cicha akceptacja i cicha tolerancja, no bo przecież wycofali się, cóż takiego się stało? Kościoły milczą na ten temat, jak gdyby bojąc się od dźwięku, bojąc się narażenia. Na, na, na reprymendę. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, że już powstało Pismo Święte z wyciętymi fragmentami. Znaczy to nie jest Pismo Święte, to jest jakaś obrzydliwa parafraza Pisma Świętego z wyciętymi fragmentami dotyczącymi homoseksualizmu, dotyczącemu grzechu związanego z seksem. Tu taki mój gorący apel: nie bójcie się przeciwstawiać złu. Nie bójcie się chronić dzieci. Nie bójcie się głośno mówić, że to jest nieprawe, to się Bogu nie podoba i to niszczy nas wszystkich. Nie bójcie się tak wprost na ten temat mówić innym ludziom. Po prostu nie możemy wszyscy. Nie widzieć tego, że król jest nagi, i ktoś w końcu musi głośno krzyknąć, że to nie jest w porządku, że to nie jest okej. Okay. Jest oczywiście ratunek. Tym ratunkiem jest przylgnięcie do Jezusa Chrystusa i przylgnięcie do Bożego Słowa. Apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich mówi takie słowa: dajcie się uratować od tego przeklętego pokolenia. I ja mam wrażenie, że. Tamto przeklęte pokolenie, a dzisiejsze przeklęte pokolenie to jest w ogóle jakaś przepaść, to jest w ogóle jakiś odjazd, gdzie my doszliśmy jako ludzie i tym bardziej powinniśmy, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, krzyczeć z całych sił, by ludzie dali się uratować i pozwolili uratować swoje dzieci z tego przeklętego pokolenia, z tego pokolenia wyuzdania, perwersji totalnego przesunięcia granic przylgnęli do Jezusa Chrystusa sprawujmy to poselstwo i wołajmy z całych sił o pojednanie się z Bogiem nazywanie grzechu grzechem nazywanie obrzydliwości obrzydliwością i ratujmy te nasze Dzieci, reagujmy na takie sytuacje, wyczulmy się na to wszystko, i kiedy cokolwiek takiego dzieje się w Twoim otoczeniu, wyraź swoją niezgodę i ratuj siebie i swoje dziecko. Do usłyszenia jutro z Bogiem.